Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu na Froncie, jak zwykle. I jak zwykle rozmawiać będą. Marcin Milewicz i Szymon Pawlak. Dzisiaj poruszymy temat troszkę inny niż zazwyczaj. Nie jakaś konkretna e, implementacja, nie jakieś konkretne narzędzie, nie. E, Coś związanego stricte z implementacją JavaScriptu, ale popatrzymy na ankietę State of JS dla roku 2022. Dobrze powiedziałem? Tak się mówi? 2022? Tak. Okay. 2022? Dużo ludzi mi zwraca z tym uwagę i ja teraz musiałem nie mu... pytać. Pewnie o to, że niektórzy mówią w, na przykład w 2022, a rok 2000 jest tylko ten jeden. To, to teraz zareklamujemy, ale w 2001. To tak. teraz Marcin od razu zareklamujemy naszego Discorda, tak? Tak, tak to się nazywa, Discord. Tak, tak. Dokładnie. Zapraszamy wszystkich, żebyście dołączali na naszego Discorda. Na razie serwer jest mały, mało osób, ale chcielibyśmy spotkać się tam z Wami, żebyście mogli i wyrazić swoją informację zwrotną, na tego, co. My tutaj robimy, czy Wam się to podoba, czy może nie, czy może czegoś Wam jeszcze tutaj brakuje, nad czym możemy popracować, ale także, abyście mogli zaproponować swoje tematy, o czym chcielibyście usłyszeć. Jesteśmy otwarci na propozycje i czekamy na tym kanale. Oczywiście link znajdziecie w opisie tego odcinka. Dokładnie i tam też będziecie mieli możliwość napisać nam, jeżeli mówimy źle w nawiązaniu 2000-2000. Bardzo w wdzięczni za jakikolwiek feedback. Nawet taki. Wracamy. Więc wracamy do tematu. Będziemy rozmawiać o State of JS 2022. Wydaje mi się, że będzie ciekawy odcinek. Przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, Marcin, wyszło, że troszkę mamy ambiwalentne do tego um, nastawienie, do tej ankiety. Ale to zaraz. Zaraz będziemy o tym rozmawiać, zanim to. Co ostatnio czytałeś, co ostatnio słuchałeś? Nic ostatnio nie czytałem, ale słuchałem ciekawego podcastu. Podcast. Też już chyba kiedyś wspominałem o nim. Dobrze wiemy, Karoliny Sobańskiej, a tym razem bardzo zafascynował mnie odcinek pod tytułem SEN i RYTM DOBOWY, czyli jak spać i dlaczego warto żyć z cyklem słońca. Myślę, że taki naukowy sposób wyjaśnia, jak ważne jest Słońce w naszym życiu, jak ważne jest światło czerwone, którego możemy najwięcej doświadczyć tuż po wschodzie Słońca, jak i przy zachodzie Słońca i także co niekorzystnego może wprowadzać światło niebieskie w nasze funkcjonowanie. Myślę, że temat niezwykle ciekawy. Mówię o sprawach, o których o chyba wszyscy wiemy, że żeby żyć zdrowo, należy wychodzić z domu, nie zamykać się w piwnicy, ale tam możecie dowiedzieć się dlaczego. I to takiego z, z naukowego punktu widzenia. Bardzo polecam. Oj. Każdemu na pewno przyda się ta wiedza. No dla nas szczególności, tak? Nie zamykajmy się w piwnicy. Piszmy dobry kod, robmy dobre aplikacje, ale patrzmy też na słoneczko. Wychodźmy z domu. To już to, ale manifest. <laughs> Przejdziemy teraz do tego, co ja czytałem. Ja czytałem poleconą książkę od ciebie, Marcin. Um, TypeScript na poważnie. I źle powiedziałem. Nie czytałem, tylko jestem w trakcie, bo czytam. TypeScript na poważnie. Um, autor Michał Miszczyszyn. I teraz tak. Jestem mniej więcej w połowie. I um, Rekomenduję z bardzo prostego tytułu, a mianowicie znowu uszeregowanie i usystematyzowanie z wiedzy związanej z TypeScriptem. Mam wrażenie, że często nam się mieszają światy JavaScriptu i TypeScriptu. Nie wiemy, co jest implementacją od ECMAScripta na dobrą sprawę, co jest implementacją czysto TypeScriptową. Tutaj też wytłumaczenie tej korelacji TypeScript i JavaScript, gdzie, no właśnie, funkcjonalności, które bardzo możliwe, że pojawią się w JavaScript, już w TypeScript możemy doświadczyć czasami, nie, nie zawsze. Daje to fajny obraz tego, jakie to są rozróżnienia, co tak naprawdę, czym jest tak naprawdę TypeScript. A ogromnym wrażeniem dla mnie było to, jak na początku książki autor pisał, że zastanawiał się, jak odmieniać typeskrypt jako słowo niepolskie. Typeskrypta, typeskryptu. Wysłał zapytanie nawet do że z, z, z językoznawstwem polskim. Nie jestem pewien. Zaimponowało za, za za mi to bardzo. Bo to są szczegóły, na które nie zwracamy na co dzień uwagi, a tam możemy mieć odpowiedź na ten temat. Super sprawa, więc polecam każdemu. Wracamy do tematu głównego. State of JS 2022. I plan na ten odcinek jest taki, że razem z Wami, słuchaczami, będziemy sobie przechodzić punkt po punkcie i będziemy dawać własną. Opinie na ten temat. Niektóre punkty, jako że mamy ograniczony czas, będziemy z wiadomych względów przechodzić szybciej. Możliwe, że jakieś będziemy omijać. Przejdziemy sobie przez to i będziemy się zastanawiać, czy to jest wartościowa treść, którą trzeba się zaznajemiać co roku. Mar Może najpierw powiedzmy też, czym jest właściwie to State of JS. I w prostych kilku słowach, jest to ankieta przeprowadzana. Co roku wśród deweloperów z backgroundem JavaScriptowym, gdzie zadawane są różne pytania i o zarobki, i o styl pracy, o odczucia z pracy z danymi narzędziami. Tak. Ale co ciekawe, tak, ale co ciekawe, w tym roku. Respondentów było aż 40 tysięcy i może ta liczba nie wydaje się jakaś bardzo duża, ale w porównaniu do ankiety z 2021 roku jest dwukrotnie większa. Dokładnie. Jak to uzyskali? Jak to uzyskali? Więc dodam, ankieta związana z tym, w... tak mi się wydaje, że pobudką autorów jest to, w którą stronę zmierza frontend. I zapytajmy społeczność, jakie mają odczucia, i dodatkowo, jakie są fakty, czyli z czego korzystają. Zbierzmy to, pogrupujmy w jakieś um, obszary, typu um, demografia, typu wiek, typu um, też etniczność, etc., etc. I dajmy Wam um, rezultat, wynik. Popatrzcie na to. To co? Lecimy. Więc, tutaj, początek sobie już opowiedzieliśmy. Przechodzimy do kolejnego punktu w tej ankiecie. Kolejny punkt to są koszulki. To nas nie interesuje. Marcin, powiedz mi, proszę, przejdziemy od razu do technikaliów, czy zahaczymy na początku o tematy mniej techniczne, a mianowicie zarobki, demografia i tego typu rzeczy. Myślę, że warto powiedzieć o demografii, bo to także da nam kontekst, kto odpowiadał. I tak jak patrzymy w wyniki, no to 12% wszystkich respondentów pochodziło ze Stanów Zjednoczonych. Jak wiemy w Stanach Zjednoczonych ten rynek IT może różnić się jednak od reszty świata, więc także tutaj musimy mieć to... Gdzieś z tyłu głowy. Oj, tak. No tak, 12% Amerykanów. Później mamy Niemcy, 5,2%. W ogóle Niemcy, ciekawe. Mhm. To, to jest ciekawe. E, nie utożsamiałem. E, w sensie nie spodziewałem się. Szczerze myślałem, że bardziej coś ala Rosja, Ukraina. Ale tak. Myślę, no to... że to jest. Myślę, że tutaj ten wynik to. Co nam może powiedzieć? Może powiedzieć, kto lubi kto lubi odpowiadać na ankietę, prawda? Dokładnie. A ja muszę przyznać no tutaj... się, że odpowiedziałem w tym roku. Pierwszy raz odpowiedziałem. Więc. E... Ja też odpowiedziałem, nie pierwszy jesteśmy. raz już. O, to jesteś lepszy. E, więc od razu tak, przejdźmy tak, może tak, do Polski. Która jest Polska? Siódma, to przelicza? Tak, siódma. I to jest ciekawe. 2, wysoko. 4%. wysoko, wysoko Brzmi mało. No, widać, mamy też. Mhm. 2,4% mało, ale jako, no, jesteśmy siódmi, więc super, tak? E, jakiś input od nas w miarę duży jest. No, tym bardziej, że na przykład Brazylia jest niżej, tak, Rosja jest niżej, e, no, ogromne kraje, tak? Więc to jest na pewno ciekawe. E, mamy zaangażowaną społeczność w Polsce, JavaScriptowców. Oj, tak, oj, tak. No, i to mam, dam nam ten insight na temat tego, kto odpowiadał, który wydaje mi się, że jest bardzo trafny. I teraz, może szybko o te zarobki, bo na pewno to każdego ciekawi. Więc, szybko tutaj wstecz. I tak, w kontekście zarobków, podział jest na lata doświadczenia, czyli mamy, że nie pracujemy w sensie nie mamy doświadczenia tak bądź yy, no i są później przedziały od 1 do 2, 3 do 5 etc i więcej niż 20. Yy, to co jest dla mnie ciekawe, to jest to, że jeżeli nie ma doświadczenia osoba, to 37% z tego pracuje za darmo. Yy, to jest ciekawe. W sensie nawet nie wiem jak to skomentować do końca. Wiesz co, wydaje mi się, że to też może wynikać z samego pytania, może to jest są odpowiedzi osób typu studenci, którzy, no właśnie, którzy... pracują w non-profit projektach, którzy kontrybują do open source'u. Tutaj może naprawdę być tutaj. Raczej nie utożsamiałbym z tego, że ktoś pracuje komercyjnie, ale za darmo. Nie, to na pewno, to na pewno. Pewnie. W ten sposób, ale o ile się nie mylę, to to jest większa wartość niż była rok temu. Ale to, to, to teraz nie pamiętam, troszkę z głowy mówię. Ale przejdźmy sobie dalej i weźmy osadźmy się w jakichś takich realiach statystycznego słuchacza tego podcastu. 3-5 lat doświadczenia, tak? Czyli tutaj najwięcej procent to mamy 23% w przedziale od 50 tysięcy dolarów rocznie do 100 tysięcy dolarów rocznie. Przeliczając to na nasze złotóweczki polskie to mamy od, sobie to wcześniej wyliczyłem, około 220 tysięcy rocznie do 442 tysięcy rocznie. Tylko teraz pytanie, brutto netto. <grystanie> Właśnie, zawsze w, zawsze w tego typu pytaniach nie, nie wiemy. Dokładnie. Netto, netto. Jeśli netto, to czyje netto? Bo każdy z nas ma inne netto. Otóż, Otóż Raczej ta. tutaj ciężko to powiedzieć. Myślę, że też jak najbardziej tutaj może być to zróżnicowane od naszego polskiego rynku. Jako, że jednak jak widzimy tutaj, grot tej czołówki. Respondentów to są Stany Zjednoczone, to są Niemcy, to jest Francja, to są to, jest, to są Wyspy Brytyjskie, no i Amerykanie. Tak, w sensie... tak, 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 tak. No tutaj, nawet na tych krajach, których wymieniłem, no to już mamy ponad 20% wszystkich odpowiedzi. Więc to na pewno będzie wpływać. Chociaż... Niemniej jednak, niemniej jednak to jest też jak najbardziej, no powiedzmy. 220 tysięcy dla to jest. 18 tysięcy, bo sobie to przeliczyłem miesięcznie. Tak, no to dla osoby, która ma 5 lat doświadczenia, no to też to nie jest. Nie Tym wiadomo, bardziej, co. że y, no, nie wiemy brutto. Ja zakładam, że brutto. Dokładnie. Bo mam Dokładnie. dziwne przypuszczenie, że jak już się ktoś wali z zarobkami. W sensie już odpowiedział na to pytanie, to, to, to raczej brutto, tak? Nie wdarza się. Tak, zawsze celu. z tym jest. Zawsze, co prawda, netto, netto kwota jest jakkolwiek lepszą kwotą, znaczy daje nam jakąś obrazowość, ale z punktu statystycznego netto jest żadną informacją, bo każdy ma inne netto, więc dokładnie. dokładnie. robienie statystyk netto to też bardzo duży szum informacyjny wprowadza. Dobrze. Ale tak, widać, że widać, że no na pewno można stwierdzić, że w skali świata są w, to bardzo dobre zarobki. Dokładnie. W porównaniu, w porównaniu do innych branż, czy nawet weźmiemy to podwórko USA, czy UK, no to nawet no wysokie stanowiska. W, w innych branżach, to też, też raczej powiedzmy będą się podobnie kształtować, a tu jednak mówimy tylko o pięciu lat do, tak doświadczenia. Dokładnie, tylko pięć lat doświadczenia, gdzie często już realia mówią, że. W ogóle, ja senior. mam, nie wiem, ja w ogóle nie wiem, jak ty uważasz, ale jak tak patrzę, śledzę rynek, to mam wrażenie, że akurat tutaj świat javascriptowy, jeżeli byśmy w ogóle porównali do innych technologii, to już takie nasze subiektywne może być y, odczucie, bardzo dobrze stoi, bardzo dobrze stoi, jeśli, bo... Tak, ale to wynika z tej wieloplatformowości i y, możliwości dostosowania, no bo de facto znając javascript teraz y, robisz... Praktycznie wszystko. Po backendy, JS po, po, po frontend, wszyscy przechodzą na weba, więc nie pamiętam, czy tutaj w tych statystykach nie, raczej nie, bo tu mamy tylko ogródek JavaScriptowy, ale też jest yy, grono takich statystyk, gdzie możemy zaobserwować, że po prostu programistów JavaScript też jest najwięcej, więc myślę sobie, że to jest też odpowiedź yy, rynku na zapotrzebowanie, prawda? Więc przypuszczam, tak, że z tego to wynika. Tak, zdecyd zdecydowanie. Mi się wydaje, że tutaj na pewno, jeżeli jeszcze bierzemy pod uwagę front-end, back end, można robić i jedno i drugie, ale umówmy się, frontend. Bardziej jest popularny i już coraz więcej jednak backendowych tych JavaScriptowych projektów się tworzy. Widać w tym wartość, widać w ogóle wartość w samym takim nurcie full stackowym. Ja uważam, że no jest to świetny trend, bo jednak deweloper, który potrafi sobie zrobić i frontend, i backend dobrze, no to jest. Skarbem. Oczywiście tak, taki, widziałeś? który potrafi i jedno, i tak, drugie, a nie takiego? taki, co potrafi jedno i kazali mu pisać drugie. Yy, tak, widziałem. Yy, ja tak robię. <laughs> Zwrócona, I widziałem, widziałem wielokrotnie. Ale po mnie, Marcin, yy, poprzed... że, yy, Ja na przykład y, znam pojedyncze takie osoby, ale niestety znam więcej projektów, gdzie. Tylko wiesz, to jest kwestia nazewnictwa, może te osoby nie powinny nazywać się full stackami, ale po prostu frontend napisany przez backendowca był tragiczny, tak? Tak, za, zazwyczaj tak jest, właśnie o tym mi chodzi. Tak samo prawdopodobnie backend przez napisany przez frontendowca też będzie, też będzie strasznie tragiczny i, i będą będzie tam pełno dziwnych e, tworów naiwnych. Może full stack. Ale, bardziej no bo, jako? ale to nie o to chodzi. Tak, ja bym tego, ja w ogóle osoby, która, nie wiem, jest frontendowcem, pisze backend albo jest backendowcem i pisze e, frontend, nie nazywał full stackiem. To jest po prostu frontendowiec piszący backend i backendowiec piszący frontend. Full stack to jest osoba, która umie i jedno Dokładnie. i drugie i jedno i... I przykładała się w swojej nauce, nauce zarówno do jednego poletka, jak i do drugiego. I uważam, że to jest na pewno przyszłość. JavaScript i tutaj frameworki, które, o których tutaj pewnie też powiemy, bo jak dalej zobaczymy w statystykach, to jednak bardzo wiele osób widać, yy, że zajmuje się Stricte Backendem, którzy udzielili tutaj odpowiedzi w tej ankiecie. Rozwija się. No i to jest uważam świetne. Tak, tym bardziej myślę sobie, że można by było do tego do, dodać i przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej, ale tak. można by było dodać tak. fakt wejścia less codów no-codów, rozwiązań, gdzie właśnie ten frontend trzeba by było dostosować, prawda? Chodzi mi o to, że taka znajomość takiego rozwiązania, plus jak to skustomizować pod to, żeby klientowi się podobało, bo na razie rozwiązania. Nie wszystkie, ja też nie jestem ekspertem, ale tutaj mieliśmy okazję gdzieś popatrzeć na jedno z tych rozwiązań. Potrzebuję, aby ten frontend dostosować. I chodzi mi o to, że właśnie rozwiązania typu lesscode No code mogą też implikować to, że mam doświadczenie związane z takim podejściem, plus warstwa frontendowa ładnie wygląda, klientowi się podoba i szybko dostarczone. Może, może. Z tej ankiety to nie wynika, więc teraz przejdźmy do ankiety, lecimy dalej. Stanowisko. Jeszcze mam taki też, Dawaj. Mm, jeszcze tu jest taka ciekawa statystyka. Wyższy stopień edukacji i tak często mówi się w naszym świecie, że jednak no nie robimy tego, tego wyższego stopnia, studia nie są potrzebne, no bo nie są potrzebne, umówmy się, da rady spokojnie bez studiów znaleźć dobrą pracę, ale jednak z osób, które odpowiedziały na to pytanie, 53,3% opowiedziało się za tym, że ma wyższy stopień edukacji w, w dziedzinie branżowej, a dodatkowe 19% ma, ale zupełnie w zupełnie innej dziedzinie, czyli tam się przebranżowili. No i tylko 28% przyznało się do tego, że nie ma. Mnie zaskoczyło to bardzo, bo jednak myślałem, że Okej, okay, ten trend taki, że dobra, nie róbmy studiów, idźmy pracować. Jest troszeczkę większy. A jednak w takiej grubie wyszło, no, zgadza się. że zgadza się. Powiem w sensie musimy się wyrównać, bo ja patrzę na ten sam wykres i u mnie jest że 40,2%. Ma wyższy. Tak, tak, pewnie patrzysz, patrzysz na yy, procent Respondentów ankiety, ja mówiłem procent respondentów na to pytanie, czyli pomijając A, okay, odpowiedzi widzę, tych, którzy nie udzielili odpowiedzi. Bo wydaje mi się, że to takie bardziej. Rozumiem może Jasne. być zbliżone. Mhm. Ja na tablecie mam to otworzone i troszkę mam mniejszy ten wykres dlatego mhm. mi te dane gdzieś tam się schowały. Ale tak, to jest ciekawe. Ja dopowiem też to, że nurt, bo ty powiedziałeś, nurt, że bez studiów zaczynamy pracować, ale też jest oczywiście drugi nurt, przekwalifikowanie. Tak, Czyli tak. zmierzam do tego, że mamy wykształcenie kompletnie z innej dziedziny, bądź, no nie mamy wykształcenia, ale pracowaliśmy w jakiejś dziedzinie i się przekwalifikowujemy. No jeżeli chodzi o mnie, to multum takich przypadków koło mnie jest, dzieje się i gdzieś tam tak. No, nawet wczoraj rozmawiałem z osobą, która, która chce przejść. Więc, ale właśnie, no to daje nam tą odpowiedź, że no, studia no, dają wartość, na to wychodzi, tak? Jak widać, jak widać, no sporo osób jednak ma. Ja powiem tak, czym dłużej... Od czasu, gdzie skończyłem studia, tym większą widzę w nich wartość. Na początku byłem bardzo e, negatywnie nastawiony, że nic mi nie dały, ale czym dłużej siedzę w branży i czym dalej od tamtego momentu, tym więcej widzę pozytywów i wartości, które wniosły w całą moją karierę. Polecam. Tak, to jest. Studiujmy. Ja jestem tego samego, samego zdania też. Nie mogę powiedzieć, że. Jakichś konkretnych rzeczy, które używam na co dzień nauczyłem się na studiach, a robiłem dwa kierunki, i jed... ale po teraz, w perspektywie, nie wiem, tych ośmiu, ośmiu, ośmiu lat od skończenia jednych, dwunastu drugich, uważam, że to był świetny wybór, że jednak tam byłem i widzę, widzę. Widzę wartość, widzę jednak. Dużo przygotowały na pewno do zbierania wiedzy. No i, ma, a to ten... jest bardzo ważne w naszej, w naszej branży. Jak? Możliwe, że respondenci i... podobnie uważali, skoro tylu jednak wybrało. Tak, no, wiesz, dodatkowo tam umiejętność nauki, gdzieś tam, wiadomo, kiedy kolokwium, y, jutro y, nauczę się, no, ta umiejętność i to nastawienie jest bardzo istotne, później też w naszej branży, tak? Relisy, nie i tego typu rzeczy, ale też. Rzeczy, które naprawdę myślałem, że nie będą mi potrzebne, nie wiem, teoria, sieci czy coś w tym stylu, no pojawiają się od czasu do czasu miejsca, projekty, gdzie miałem to, wiem jak działa routing, wiesz i mogę to wykorzystać, więc naprawdę widzę w tym dużą wartość. Nawet jeżeli one nie są stricte związane z programowaniem, bo ja nie mam stricte związanych z programowaniem, u mnie to jest multimedia w telekomunikacji, ale mimo wszystko bagaż. Pakiet, który tam zyskałem, od czasu do czasu wykorzystuję konkretnych wie konkretnej wiedzy. Wielkość Otóż to. Wielkość, lecimy dalej, tak? tak? Jest. Co mamy? Ja jeszcze bym się skupił na wielkości firm, bo to jest in, fajna informacja i lecimy do narzędzi, bo tam chyba kolejne jest narzędzia. Zobaczmy proszę, że e, odpowiedzieli, a weźmy, kto odpowiedział? O, czyli tak, najwięcej odpowiedzi mamy w firmach od e, 100 osób do 1000 osób, gdzie pracują e, i później jest powyżej 1000 osób. No to jest też fajne, fajna informacja, mianowicie ponad 40% od osób, które odpowiedziały pracują w można założyć dojrzałych firmach, tak? to też można na to z tej perspektywy popatrzeć. Z drugiej strony, trzeba sobie jasno też powiedzieć, że mamy ponad 50% odpowiadających, którzy pracują w firmach poniżej 100 osób. No, wyobraźmy sobie firmę. No, ja też takiej pracowałem, 60 osób, tak? Mm, tak, tam mogą być najlepsi, ale też nie muszą. Też bym na to z tej perspektywy patrzył, że y, wiedza może nie być aż taka y, przenikająca się, bo nie ma od kogo po prostu czerpać się i nie ma jak się challengeować nawzajem. Tak, ale wszystko zależy też od. No od danego przypadku weźmy Dokładnie. firmę Narw weźmy firmę Narwal. Około 50 osób. Myślę, że się, a większość, że się znają. No, mo można tak założyć. Jest. Zgadzam się z tobą jak najbardziej. Ciekaw, jestem, trzeba zapytać, czy z Narwala odpowiedzieli. Dobra, lecimy w dalej, bo tutaj mamy SORS, to jest nieważne. Szybko więcej facetów odpowiedziało, więcej białych. Nie wiem, czy można tak politycznie mówić poprawnie, no ale mam nadzieję, że tak. Taka tu jest ankieta, w sensie białych osób odpowiedziało. I tutaj mamy taki punkt: disability status, czyli dysfunkcja. a mhm. to nie jest w procentach. Jak to przeanalizować? Ogólnie rzecz biorąc, to jest ciekawe, że y, są osoby, które odpowiedziały z pewnymi dysfunkcjami. Y, wizualnymi, cognitive, y, hearing i mobility. Może to też dać mm -hmm. nam pewną perspektywę na odpowiedzi w tej ankiecie. Bardzo ciekawe. Nie spodziewałbym się tego punktu. Dobra, przechodzimy teraz do funkcjonalności, czyli features. Tak? I mamy overview. I teraz tak. Jeżeli chodzi o mnie, to 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 jest ten punkt w całej tej ankiecie, który uważam za turbo ciekawy z jednej perspektywy. Mamy skondensowaną wiedzę na temat nowinek. Znaczy, no niektóre rzeczy to nie są nowinki, ale, ale nie, większość z nich na ten, to są nowinki. Yy, na przykład, z mojej perspektywy, jak ja sobie to przyglądałem, to ja o niektórych rzeczach kompletnie nie wiedziałem, nie słyszałem. Po prostu. Yy. Wygooglałem, sprawdziłem, co to jest. Niektóre z tych rzeczy bardzo ciekawe w sensie, o, można użyć. Niektóre z nich Okej, okay, fajnie, że są, nie widzę realnego zastosowania yy, w takim daily Worku, ale dla mnie to jest ta pierwsza perspektywa. Mamy wylistowane rzeczy, których możliwe, że nie znasz. Dokładnie. Myślę, że bardzo ciekawa statystyka i taka bardzo granularna. Odnosi się już do konkretnych. Funkcjonalności w JavaScriptie. To co? Może przejdziemy sobie i spróbujemy jakoś skomentować Tak, poszczególne. na pewno nie my... wszystkie, bo tego jest dużo, ale lećmy tak. po tym, co uważamy za ciekawe. Więc jeżeli wejdziemy sobie w Language, tak, bo mamy tutaj trzy worki. Mhm. Mamy trzy worki, a mianowicie język, Browsers API i Other Features. Tak, to przechodzimy od języka. To pierwsze mamy proxy. Marcin? Używasz? Nie używam, nie używam. Wszelkie, ja nie jestem fanem wszelkich takich rozwiązań modyfikujących, modyfikujących obiekt, działanie innych obiektów. Ja wiem Ale w ogóle, słyszałeś o tym? Proxys? Tak, tak, słyszałem, słyszałem, słyszałem. Na pewno yy, nieraz widziałem w projektach, Ja proxysy JavaScriptowe, troszeczkę. Utożsamiam sobie z refleksją javową i uważam, że jedno i drugie, no okej, okay, daje jakieś tam nam możliwości, ale niekoniecznie chciałbym, aby to było używane, ponieważ może zaciemniać rzeczywiste przeznaczenie danych obiektów, no bo mm -hmm. tam używamy tego głównie. Okej, okay, są, ja, y, są tutaj na pewno takiego nie wiem, y, może programowania, jakby to, może, może, nie wiem, czy tak można nazwać w JavaScript aspektowego, gdzie chcielibyśmy, chcielibyśmy wiedzieć informacje na temat zmian w danych e, obiektach. ok. ale nie używam. Ja też jestem raczej fanem f, e, pisania funkcyjnego, więc jakoś zawsze daleko mi od Okej, okay. nie, ja zadałem pytanie, czy, czy znasz z tytułu tego, żeby właśnie dać obraz taki e, do każdego switchera, czy. Tak jak, bo ja tak jak wspomniałem na początku ja mhm. tych niektórych rzeczy nie znam akurat proxy znam mhm. e, to dam też komentarz od ciebie do tematu proxy wydaje mi się, że to jest fajne tylko i wyłącznie w sytuacji gdzie e, robimy zarządzanie legacy codem a jakaś taka migracja związana z przejściem do lepszego kodu tylko w takich sytuacjach sobie coś takiego wyobrażam, żeby wykorzystywać już istniejące klasy, interfejsy ale na co dzień sam nie używam. Dobra, musimy mniej się skupiać na tych rzeczach, tylko raczej tak spunktować, co jest naszym zdaniem fajne, a co nie. I teraz mamy tak do promisów: All settled. I teraz tak, skomentujmy chociażby aspekt związany z tym, że mamy tutaj informację związaną z taką, że nigdy nie używałem, znam to, bądź używałem. To zobaczmy, proszę, że dla Promis All Settled nie używam, e, jest największe, tak? Przepraszam. Nie słyszałem, nie e, słyszałem. Tak, nie, nie, nie hey. słyszałem, przepraszam. E, dla 2020, a z każdym rokiem świadomość wzrasta, ale nadal użycie to jest 22% respondentów, co nie? E, tutaj chciałem tylko powiedzieć... Dla tego konkretnego przykładu, że tak jak widzimy, te rzeczy, tak jak wspomniałem na początku, możemy to traktować jako listę takich nowinek. I nie czuć się z tym źle, jeżeli z czymś nie miałeś do czynienia, bo najnormalniej w świecie mogło ci to nie być przydatne w Twoim przypadku i w Twoim projekcie. Taka moja refleksja jest. All settled. Okej, okay, jakby daje nam pewne rozszerzenie do zarządzania promisów. Jeżeli jest potrzeba. Dla mnie, świetny. No, dla mnie, dla mnie świetna funkcjonalność, aczkolwiek nie używam obecnie promisów. Tak jest. Chyba to znaczy Observably, nie z tego z więc. Tego faktu ale, ale myślę, że jak w swoim czasie pisałem tutaj głównie jednak aplikacje nodowe, to często tego all settled jak nie było, brakowało mi. Więc myślę, że tutaj. Też dobrze, że to powstało. Dobrze, że coraz więcej ludzi o tym słyszało. Lecimy Dokładnie. dalej. Dynamiczne Import. importy. No kurczę, no używajcie. W sensie. Tak. Y, ja tyle. używam. Ile można, ile można tyle, tyle używam. No świetna sprawa, szczególnie jeżeli zależy nam na poprawnym lazy loadingu, poprawnym dołączaniu różnych bibliotek do kodu. Nie. Do, nie, wtedy kiedy, te, kiedy wtedy kiedy my chcemy rzeczywi w rzeczywistości czyli też tutaj e, preparowanie takiego lazy loadingu no świetna, świetna sprawa, bardzo upra upraszcza zarządzanie tymi importami tak, jak najbardziej private fields typescriptowcy pewnie się zastanawiają o jakie private fields chodzi chodzi o private fields takie z haszem y tak w typescriptie też mamy to jest ciekawa sprawa. Ja to jest jeden z moich, nie używam, ale jest to jeden z moich głównych punktów w liście to do, do wprowadzenia do projektu. Czemu? Żeby, Bajeć no bo wreszcie. Czemu? No to Przewagę. już Znaczy wiesz, yy, Powie, znaczy ponieważ... jest techniczne aspekty, mm -hmm. różnicy pomiędzy private filcami a private w TypeScript, ale się zastanawiam, jaką widzisz wartość. Okej. Okay. Ja się spotykam bardzo często z czymś, czego bardzo nie lubię, jak się spotykam, czyli z testami, gdzie A, ktoś bierze dany obiekt, kastuje aseny i dobiera się i dobiera się do y, funkcji, które powinny być prywatne, ale, ale one nie są naprawdę prywa prywatne, ale także ale także czasem to już rzadziej, ale czasem w kodzie, ktoś czegoś nie może zrobić poprawnie, no to Cast y, czy tutaj się przez y, brakety dostanie, nadpisze wewnętrzny stan, i okej, okay, działa, ale później coś takiego znaleźć, debugować coś takiego, no to jest w ogóle, mija się totalnie z celem, więc ja uważam tutaj te prawdziwe private fieldsy jako totalne wybawienie świata javascriptowego, że to wreszcie wprowadzili. Szkoda, że dopiero tak późno, jak już tyle słabego kodu zostało napisanego i zdeployowanego gdzieś w internet i on będzie krążył zawsze, ale no świetna, świetna naprawdę sprawa i zastanawiam się, żeby to wprowadzić, zrobić takiego jednego, jednego global comita wprowadzającego to, no i zobaczyć jak wiele testów się posypie. <noise> Okej. Okay. Wiesz co, masz rację. Oczywiście. Ja dawno nie widziałem, żeby ktoś po prostu tak się odwoływał, To może dlatego ja aż tak dużej wartości nie widzę w tym. Większą wartość widzę w protected. Gdzie w Angularze można w końcu używać i odwołać w html do tego, bo wtedy to tak. ukróci View i tego typu rzeczy. Dobra, też Reactowcy i inni Viewowcy nas słuchają, a. a, a View jest... też nie ukróci. No, niestety, to też nie jest powiedziane. Ale okej, okay. ale o, dodam. E, w ostatnim projekcie open source już, no, już Private Fieldsów używałem. Zadowolony jestem bardzo. A Tak, ale y, dokładnie. Y, fajnie, że wystawiliśmy tą różnicę, bo to jest turbo ciekawe. No, Nalisz kol... Jak to się czyta? Colising, colising. No i właśnie, to jest coś, co ja musiałem po wygooglać i szczerze już nawet mhm. nie pamiętam, co to było. Pamiętasz? Okej, okay, tak. Tak, to jest coś, ja tego używam na co dzień, to są dwa znaki zapytania, czyli lewa, tak... Prawa okay, strona, jeśli, nie, jeżeli coś jest nulem albo undefinedem, lewa strona, jeżeli, jeżeli nie. Lewa strona, jeżeli jest coś, bo że nie jest nulem, prawa tak, a i świetna opcja, żeby. Bo to pomija zera, tak? Czyli nie zrobimy normalnego, szybkiego ternary, by trze, zawsze trzeba było sprawdzać, czy coś jest tam tym nulem albo undefinedem. I tak, tak. Syntactic sugar po prostu, który myślę, że w, w, w codziennym kodzie przyda nam się. Widzisz, używam, a po prostu tej nazwy nie kojarzyłem. Dobra, przejdźmy dalej. Marcin, może zatrzymajmy się przy tych, co Cóż są dalej interesujące, jest... mhm. co? Czego używaliśmy? Numeric o, Separators. Nie używam. Też Nie, nie używam. Nie all, używam. String replace all. Użyłem. No super. Fajnie, jak chcemy, wszystko Tak. Zamienić, jest OK. Używajmy. Chociaż zawsze to mogliśmy robić, tylko przez Regexa. Wtedy z Global Patternem on też podmieniał. Ale, ale tutaj też kolejny. Tak. sugar Tak. Też pytanie, czy tutaj ten string pod spodem też. też nie ma Regexa. No pytanie, jak, to, jak on tam działa. Lecimy dalej. Match All. Ta sama sprawa, po prostu match z Global Patternem. Promise any, logical widzimy... assignment. A, okej. Okay. Nie assignment. wiem, co to jest logical assignment. Nie wiem, co, je, co jest nazwane przez logical assignment, niestety. Tu jest odniesienie do MDN. Okej, okay. czyli masz the logical end assignment. Po prostu. Czyli mamy implementację Okej. Okay. Wiesz co, okay. nie, okay. nie przypominam sobie, kiedy musiałem coś takiego robić. Nigdy nie użyłem chyba. E top level tutaj array prototype at kojarzysz tak 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 użyłem myślę A, że widzę. nie nie raz tak okej okay, to szybko dla słuchaczy the at method takes an integer value and returns the item at the index pięknie bardzo ciekawe zachęcamy żebyście sami też przejrzeli bo na pewno dużo ciekawych e, informacji sobie uzyskacie, weryfikując to. A ja teraz przejdę, Marcin, do chyba takiego co mamy? ciekawego. mamy. myślę, że tutaj, mhm. okej, okay, temp... bo mieliśmy top level await, a to jest akurat coś, co mi zawsze robiło bolączkę, kiedy nie można było zrobić awaita na top levelu, szczególnie przy pisaniu jakichś y, modułów. I byłem i no i ja się cieszę, że to, że to jest, bo to mi było bardzo potrzebne. I zawsze musiałem się nagimnastykować albo jakieś tam eksperymentale włączać, żeby to zadziałało, a jak jest, bardzo ciekawe. Tak, a, się. Temporal, a temporal nie wiem, co to jest temporal. A widzisz, ja też nie wiedziałem. E, to jest próba zunifikowania w końcu zarządzania datami. JavaScript, czyli mm. e, nowy obiekt, który miałby zastąpić po prostu Date. Znaczy zastąpić. No Okej. Okay. Moim zdaniem to jest turbo ciekawe e, i zastanawiam się, żeby nowe projekty po prostu bazować na tym. Nie żadne tam DJS, -y, oczywiście nie momenty, deplicated tego typu rzeczy, tylko solucja natywna temporal do zarządzania datami. Też o tym nie słyszałem, i dlatego bardzo się cieszę, że y, tą ankietę przejrzałem. Ciekawe, też nie, też nie słyszałem jak i większość respondentów. 73% osób, które odpowiedziały na to pytanie, nie słyszały o tym i też jesteśmy ciekawe, ciekawe będę śledził na pewno ten temat. Tak. Bo jednak bolączki z samym datem standardowym jest bardzo dużo. No, to zawsze jest problem. Bolączki z bibliotekami, które operują i próbują łatać lukę tego standardowego data, także mają duże problemy i zawsze to wraca. Tak jest. Ciekawe. Więc implementacja natywna JavaScriptowa co mamy dalej, find last no to są takie rzeczy dosyć oczywiste mhm. prototype cos, o to jest fajne bo tutaj możemy powiedzieć co wywołało dany błąd moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz nie tylko informacja tak, o błędzie, tak. ale skąd ten błąd, w sensie jaka metoda tak. jaka, jaka funkcja bardzo ciekawe cos jest jeszcze bardzo fajny, bo on jest odporny na Zagnieżanie się errorów. Jeżeli, jeżeli coś, jeżeli error, jeżeli error spowoduje inny error, no to my jednak dostaniemy te, tą, ten kos za to, co będzie w tym rdzennym errorze. I tutaj nie będzie przesłoniony przez nic innego, więc to jest też bardzo ciekawe. Tak, ten call stack już yy, po prostu mhm. będzie łatwiejszy w mm, rozznaniu, tak? gdzie mamy się nawigować. Dobra. Coś jeszcze widzisz? Co byś chciał poruszyć z features? Czy lecimy dalej? Object has own. No, nie jestem fanem. Regex match indices. Myślę, że możemy lecieć dalej. A tak jak powtórzę browser. kolejny raz. Zaznajomcie się proszę. My tutaj będziemy omawiać rzeczy, które z naszej perspektywy są bardzo ciekawe, aby powiedzieć. Dobra. Brows browsers API. I. Serwis worker. I dla mnie to jest. 15% osób tak, nie zna. Nie słyszało eee, Ale nigdy. zobacz na tą Bardzo... statystykę, że wzrosła ilość osób, które nie znają. Mhm. I to może wynika z faktu, że po prostu więcej osób odpowiedziało. Tak, na pewno. Na pewno, na pewno. Więc myślę, że. Muszę powiedzieć, że nie ma trendu, że ludzie to poznają, a, a ja ze swoich odczuć to wnioskuję, że właśnie powinni to poznawać, no to że to wrażenie. dopiero w ostatnim czasie, cały czas się o tym, wszędzie się o tym mówi i naprawdę, tu jestem bardzo zdziwiony. Myślę, że serwis workery to jest... No to taka podstawa i rozumiem, rozumiem, że nie wiem, ktoś nie wiem, naprawdę nie, jednak, jednak tego nie rozumiem, że, że wyso, jednak Marcin, ludzie że to jest nawet kwestia, tego nie słyszeLI. To jest kwestia właśnie, że więcej osób odpowiedziało na, to te, na, na tą ankietę, a dodatkowo może nie wiem, bardziej jest znane progressive web application, jakoś utożsamiane, że to jest to. Wiesz, do czego zmierzam. Ale tak, też mam y, dziwne odczucia związane z tym wynikiem. Albo w Polsce y, serwis, no nie w Polsce, no przecież na całym świecie się o tym mówi. Dobra, wracamy. I NTL, ja nie wiem, co to jest. To jest też nowy taki namespace do rzeczy związanych z internalizacją i kwestią dat też w internacjonalizacji. Ja tu mogę powiedzieć, że słyszałem, ale totalnie nie używałem i... Ale myślisz, że coś, co warto... Nie bawiłem się... ...się zastanowić? Myślę, że tak. Myślę, że tutaj podobnie jak z tym temporalem to są rzeczy, które mogą ułatwić wiele, wiele spraw związanych z zarządzaniem, internacjonalizacją w naszej aplikacji, ogarnięciem, jeżeli wszystkiego, jeżeli mamy, jeżeli nasza aplikacja obsługuje rzeczywiście klientów z wielu różnych stref czasowych, z wielu różnych krajów, w tej samej strefie, jednak tutaj są znaczące różnice w formatowaniach, a ja na przykład pracuję w takiej aplikacji, gdzie klienci mocno zwracają na to uwagę. Czy mhm. jest przecinek, czy jest kropka, czy może są slasze w danych, czy to w datach, czy to w liczbach. I tutaj ta że zazwyczaj też tak. Zazwyczaj nasze programy takie strict. Y mhm. Zazwyczaj dają rozwiązania. Co nie ma tych problemów. Mm. Tak, ale formatowania nie, tutaj samego takiego nie dają, bo w, czy załóżmy mamy liczbę, mamy datę i to jak ją przeformatujemy, jak ją na jaki sposób, no to tutaj. Okej. Okay. Yy, różnie Chyba może być, do, nie. Zależy jest w co. Ale do Reacta. Dojrzałe rozwiązanie jest na pewno z Angularem, jeśli chodzi o adaptery. Ale jeżeli załóżmy, ale podstawowe adaptery i tak bazują na tym obiekcie Date. Tak. A jeżeli już chcemy jakąś swoją bibliotekę, my na przykład używamy djs no to już trzeba było sobie pisać swój adapter. Dokładnie. Dobra. Który mimo wszystko, ten podstawowy, też wszystkich w swoim interfejsie rzeczy potrzebnych nie zawiera. Też, ale mówię, ja słyszałem, tematu nie znam, też pewnie będę chciał się za. Poznać. Dalej WebGL. mamy WebGL. No to tak. 2D3D, tak. Jeżeli jest potrzeba w projekcie, żeby coś takiego robić, no to jak najbardziej. W sensie myślę, że odpowiedzi tutaj są adekwatne do tego, co mi się wydaje, że mamy w kontekście znajomości, bo no po prostu to jest technologia, która. No jest niższa, jeżeli chodzi o potrzeby klienta, tak? Z mojej perspektywy. Więc użycie Myślę, 20% tak, jak najbardziej odzwierciedla rzeczywistość. Dużo osób o tym słyszało. Też odzwierciedla moim zdaniem rzeczywistość. Więc, jeżeli jest potrzeba za, za, zagospodarowania tematyki 2G, 2 d, 3D, no to jak najbardziej. Coś innego niż. No i oczywiście kopania, no kopania bitcoinów przez przeglądarkę. No tak. Bo także poprzez WebGL mamy dostęp do zasobów karty graficznej. Tak jest. Jest stąd też jest ta popularność. Ja wtedy usłyszałem, jak, jak był na to hype, to w, o WebGL. Ale mówię, też, też, moje, totalnie nie moja bajka i raczej tutaj. Nie będę zgłębiał dokładnie, jak to działa, bo pewnie nigdy nie wykorzystam. Mamy Web Animation. Podobnie jak, podobnie jak z Web Animation. Też raczej nigdy nie wykorzystam Web Animation i... Totalnie, nie wiem, co się dzieje w tym środowisku. Yy, tak, to nie jest kwestia tego, że to jest słabe yy, narzędzie, tylko kwestia tego, że lubisz inne rzeczy. A nie, tak, jak najbardziej. Domyślam się, domyślam się, że to jest dobre narzędzie, ale ja animacjami się nie zajmuję i zajmować się pewnie nie będę nigdy, bo jakoś, jakoś te kwestie wizualne nigdy mnie nie pociągały w developmentie. A teraz tak, mamy WebRTC. Uh, mhm. Teraz nie wiem, bo domenowo w sensie nazwy nie kojarzę, ale jak czytam, to, tak. to wygląda trochę mhm. jak WebSockety? Troszeczkę bardziej. E, e, WebRTC, nie wiem, e, czy tak. Wydaje mi się, że to WebRTC to jest datagramowe przesyłanie danych, czyli wszelkie jakieś wideokonferencje, gdzie. Gdzie możemy gdzie mamy cały czas strumień y, strumień, który jakby no jest y, cały czas są w nim jakieś istotne informacje. Bardzo możliwe. Czyli wszelkie wszelkie tak, rzeczy do przetwarzania jest. wideo Telefon, czy, czy audio. Tak wydaje mi się, że to wszystko i to wszystko by były... Y, to myślę, że to jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że tutaj nie bawiłem się z tym, ale myślę, że nadrobię zaległości. Znaczy, to jest kwestia też potrzeby, prawda, projektowej na samym końcu. Dobrze Dokładnie, To tym. jest też tak, jak, tak jak mówisz, kwestia, kwestia potrzeby projektowej. Okej, okay. Web Speech API Interface. Teraz tak, ja szybko weryfikuję, bo też się z tym nie bawiłem. Aha, text to speech. Mhm. Ha, ciekawe, ale też y, speech recognition. To jest bardzo ciekawe. Ja te, w projektach musiałem implementować podobne rzeczy. Już patrzę, ok, Firefox nie wspiera, Firefox Android. Ale inne przeglądarki wspierają. Ciekawe, będę musiał to zweryfikować. Dla mnie bardzo ciekawe. Pamiętam, jak na studiach robiłem projekty właśnie z rozpoznawania mowy danych osób. To też miałem taki przypadek, bardzo właśnie chciałem zrobić taką aplikację, jako projekt webową. No, ale nie było nic takiego ciekawego w webie i no tutaj było niezbędnie jednak pisanie sobie w Javie jakiegoś middlewarea, który robił, który przyjmował, przyjmował dźwięk, on to przetwarzał i dopiero wysyłał informacje dalej. Jeżeli można robić coś takiego w przeglądarce bez potrzeby tutaj dodatkowego backendu middlewareu, jak świetna sprawa? Websockety. Tutaj fajnie, bo widzimy, że użycie ponad 60% marginalne, że nigdy nie słyszano, odzwierciedla stan faktyczny. No tak, myślę, że web to. Danych to, to każdy powinien znać standard no Standard dokładnie. w dzisiejszych czasach. Ale zobacz, na tutaj nie ma żadnych nic. Mhm. Prawie 30% nie osób nie słyszało. A to jest jeden z. Elementów. Składników web komponentów. Dokładnie. Tak. Ciekawe. Tak. A web komponenty to mam wrażenie, jak że już z lodówki wychodzą. Podobnie jak Shadow DOM, Też mamy, to jest kolejny punkt 23% osób, która nie słyszała o tym. Co nie? A, a, a web komponenty? Nie, nie, nie ma tak ogólnie jako web komponenty. Nie ma. Jako web komponenty chyba nie widziałem. Może tam dalej gdzieś być, Na pewno są dalej frameworki web komponentowe. No to na pewno sobie przejdźmy. I przejdźmy jak pewnie... przejdziemy dalej, tak, tak, to zobaczymy dalej. Page visibility, to jest ciekawe. Ja o tym nie słyszałem. Eee, ja też nie słyszałem. Ale to jest, o ile się nie mylę, eee, tak trochę z pamięci, bo jak się przygotowałem, to, to, to weryfikowałem, to jest chyba można uzyskać informację, czy dana zakładka jest widoczna. O. Jako aktywna. Ale może się mylę. Okej. Okay czyli w kontekście tego, że jest widoczna, tak, że ta strona jest widoczna, czyli nawigujesz się do innej strony i masz takiego typu event. Yy, ale zobaczmy proszę, że bardzo dużo osób o tym nie słyszało, w tym ja, ale yy, zweryfikujcie, bo ja teraz tak trochę z pamięci mówię, czy to jest faktycznie to, co ja mówię. Tutaj taki kontekst yy, bo podcastu też słuchałem na temat tego State of JS, yy, innych osób, które omawiają. To ankietę, to tam kontekst użycia był na przykład taki, że masz puszczone jakieś wideo, albo audio, i się nawigujesz na inną zakładkę, to żeby ta strona była tak dobra i żeby wyciszyła to audio, żebyś ty później nie musiał. Znaczy teraz mamy fajnie, bo widzimy, z której zakładki jest audio, możemy szybciej to znaleźć, ale ogólnie nie było wcześniej takiej, e, takiej informacji, więc no. Jak się audio nie wyłączyło samo, no to był problem ze znalezieniem. Dobra, lecimy dalej. Broadcast Channel API. Yy, ogólnie Broadcast Channel jako koncept bardzo dobrze znam. Ja nie rozumiem, co jest przez to yy, tutaj rozumiane, bo tego nie weryfikowałem. Mhm. 80% tak, osób jest... też nie wie. Tak, ja to wiem, bo to akurat sprawdzałem w kontekście. Nawet komunikacji komunikacji pomiędzy mikrofrontendami. Coś, co zawsze mieliśmy, coś, co zawsze można było, czy to robić przez jakieś subjecty na Globalu, czy przez custom eventy. A tutaj mamy dodatkowe API, gdzie możemy sobie zrobić taki channel. I już na konkretny channel możemy się zapisywać na słuchanie, robić post message'e i zapisywać się na słuchanie eventów. Nie musimy już na, tak jak to wcześniej, na jakiś na konkretny dokument HTML-owy, gdzie wysyłaliśmy, tylko robimy jakby osobną, osobną osobny byt, który będzie nam to obsługiwał. I on jest natywny, czyli nie musimy robić, nie wiem, subjecta. Do globala okay. Tylko... Czyli I później go jakoś rozróżniać części kawałków yy, na wersji na, na kontentowej. Super. Dokładnie taki event bus po prostu. Event bus, z którym można sobie robić. No i wsparcie też ma yy, dla wszystkich przeglądarek, więc też jest super. Go location API znowu konkretna potrzeba projektowa. Yy, myślę, że przechodzimy dalej. To mhm. jest bardzo interesujące dla mnie. File system access mhm. API. Nie używałem. Też nie używałem, ale jak dobrze to rozumiem, jak dobrze to rozumiem, to mamy dostęp do zasobów na systemie, tak? Mhm. Czyli wiesz, jakieś drag and dropy, track outy i tego typu rzeczy. Był problem, żeby na przykład zrobić drag auta i żeby on się zapisał automatycznie na twoim systemie, prawda? Może tutaj mamy to rozwiązane. Nie używałem, ale warte na pewno zweryfikowania. Webshare API. Znasz? Nie znam. Też nie znam. Szybko. Webshare API provides a mechanism for sharing text, links, files and other content to an arbitrary share target selected by the user. Ok. Nie znam. Myślę, że trzeba będzie zweryfikować. Ja też dużo respondentów nie zna, więc nie mam mm -hmm. nic sobie do zarzucenia. <laughs> A tutaj mamy Web XR Device API. 82% respondentów nie zna, łącznie ze mną. To jest coś z renderowaniem 3D. Tak, z VR tak, VR. i tego typu rzeczy, więc. Chociaż, okej, okay, ja to o tym słyszałem, ale nie wiem jak używać i nie używałem. Wiem, słyszałem, że coś takiego jest, i kiedyś natrafiłem na jakiś, powiedzmy, artykuł. Myślę, ale myślę, że to też to jest jeden z, ty, jeden z tych api który odpowiada na problemy bardzo wąskiej grupy osób, która Dokładnie. tymi problemami się zajmuje. Myślę, że to też, też pewnie z tego wynika, że wiele osób nie słyszało, bo nie miało gdzie tego słyszeć. Dokładnie. No, jak dobrze patrzę, 800 osób odpowiedziało, że używa, tak? Z 40 tysięcy. Dobra. Other features. Oh, Mamy właśnie. other features i teraz pytanie. Mamy już godzinę odcinka za nami, więc myślę, że o innych featuresach. A widzę, że to są ciekawe rzeczy: progresywne aplikacje, WebAssembly i w końcu frameworki. Opowiemy sobie w następnym odcinku. Co o tym myślisz, Szymon? Nie miało tak być. Mieliśmy to szybko zrobić w tym. Mieliśmy szybko. Dobra. Ale tak. wydaje mi się, że dobrze lepiej omówić, skomentować coś dłużej. Kto będzie chciał, posłucha. Otóż to. A... My się nie będziemy spieszyć. Tak jak zwykle mamy to w zwyczaju. Jak najbardziej, więc. Tak, zostawmy... szczególnie, że teraz wchodzą te takie najbardziej grube. Tak. Momenty, czyli i to co wszędzie jest popularne, co wszystkich najbardziej elektryzuje, odwieczne wojny, co lepsze, co gorsze. Otóż to, otóż to. Marcin, Podejścia. jestem za twoim pomysłem. Kończymy na dzisiaj. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie. Znowu reklama naszego Discorda. Bardzo nam zależy, żebyście rozmawiali z nami, żebyście dawali nam feedback i tematy, które chcielibyście poruszyć. A No i też pstryczka w nos, jeżeli jakaś polszczyzna jest tu łamana, a może pochwała, bo coś fajnego powiedzieliśmy. Bądźcie tam z nami, będziemy starać się na bieżąco odpowiadać. Dziękuję bardzo Wam za wysłuchanie, dzięki Szymon za rozmowę i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Do usłyszenia, cześć!